Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Patapon. W tym odcinku zajmiemy się przemierzeniem okrutnej pustyni. Pomoże nam w tym cud deszczu. Jeszcze tylko szybko ekwipujemy, co dostaliśmy. Lodowa tarcza oraz przedmioty, które pozostawił po sobie Patapon, który niestety został zjedzony. Pomiędzy firmami Patapony odprawiły mu piękny pogrzeb. Stypa była naprawdę świetna. Upakujemy do dzisiaj jego imię. To był Tatepon numer 2. Pamiętajcie go. Naprawdę. Przepraszam bardzo. Ale nie możemy rozpaczać. Trzeba się skupić na tym, aby ruszyć do przodu. Wszechmogący, słyszysz mnie? Proszę, wykonaj cud i uświęć tą pustynię deszczem. Cud deszczu jest jednym z kilku cudów, które otrzymamy w grze. Aby wykonać je, musimy wprowadzić Patapony w Fever Mode, a następnie zagrać piosenkę składającą się, właściwie rytm, składający się tylko z Don Don. Tak, i przechodzimy w tryb grania razem z Pataponami. Tak, zawsze po tym jak zagramy piosenkę cudu, Fever Mode spada, combo resetuje się do zera, ale przyzywamy moc tego cudu. W trakcie kiedy gramy piosenki, kiedy wzywamy cud, nie jesteśmy atakowani przez żadne patapony ani potwory. Jakby przechodzimy w inny całkiem tryb i nie mogą nas atakować wtedy. Pokonaliśmy jego kolegę, zabiliśmy mu przyjaciela, Aitona, to był ten, który był na wieży. Opłakuje go. Jednakże oni zabili nam Tatepona numer 2. Zemsta jest słodka, naprawdę. Cieszę się z tego. Te zwierzaczki, które teraz spotykamy, są nowe. Są to piaskowe kaczki. To jest brązowym takim, nie wiem, wygląda jakby dywan mieli na sobie. Z brązowym wzorkiem na plecach. A to, co przed chwilą zaatakowaliśmy, wyglądało właśnie tak jak kaczik z fioletowym wzorkiem, ale po ataku okazuje się, że to jest ślimak. To jest bardzo powolny, ale za każdym razem, kiedy go pokonamy, wyrzuca on twardo żelazo. To jest taki większy kamyczek. Wygląda jak większy kamyczek. Ten ślimak nazywa się Gamczik. Nazwy są ciekawe. Przez cały właściwie film teraz będę próbował go zatłuc, bo to jest moja misja w tym momencie. Moja osobista krucjata przeciwko niemu. Nie podoba mi się, że udawał, że jest kaczik. Oszukał mnie, okłamał. Nie zniosę tego. Musi cierpieć. Powinienem się leczyć. Tak, jak widzicie, na razie nie ma sensu, żeby używać w ogóle cudu deszczu, prawda, bo nic się nie dzieje. Ale jak teraz widać, jest napis, właściwie znak krzyczy do nas, żebyśmy uważali, bo wchodzimy na palącą pustynię. I zaraz za tym znakiem pustynia naprawdę zaczyna się robić paląca i powinniśmy już używać cudu deszczu, ale ja nie chcę odpuścić ślimakowi i będę go tłuc cały czas.
Naprawdę jestem zawzięty na niego. I tu już nas pali ogień, ale ślimak padł w ostatniej chwili. Jeżeli bym nie użył cudu deszczu, to ogień naprawdę szybko strawiłby nasze patapony i zobaczylibyśmy napis Mission Failed. Tego byśmy nie chcieli, prawda? No właśnie. No to gramy. Za pierwszym razem siedziałem cicho w czasie tej piosenki. Jeżeli ktoś może ma jakieś problemy, żeby ją zagrać, to teraz tak właśnie pokazuję. Te kuleczki na górze pojawiają się dlatego, bo jeżeli nie trafimy w dźwięk idealnie, będą one mniejsze i cud będzie trwał trochę krócej. O, i za każdym razem, kiedy pokonamy ślimaka, on wrzuca właśnie taki kruszec. A ta misja polega po prostu na tym, żebyśmy przeżyli przebiegnięcie przez pustynię. Jak widzicie, co chwilę mamy jakieś skały, kamienie, które musimy zniszczyć. I dlatego właśnie ten cud był potrzebny, bo inaczej nie byłoby szans, żebyśmy przebiegli tak szybko, aby patapony nie zostały przerobione na pieczone pataponki. Cud już się skończył, ale nie mam zamiaru wzywać i tam nasze ostatnie rzędy troszkę się przypaliły, troszkę im tyłeczki podpaliło. Jeszcze tylko teraz właśnie cofam kamerę, żeby sprawdzić, czy żaden nie padł, bo jeżeli by teraz jakiś na przykład zginął ostatni patapon, mielibyśmy problem, bo nie miałby kto zebrać czapeczki po nim. No, ale już jesteśmy przy mecie. Udało nam się przebyć tą okrutną i straszliwą pustynię. Oszukując matkę naturę, wzywając deszcz na pustyni. Patapony po prostu cheatują. Mission complete. Zdobyliśmy stalową halabardę. Ale o ile pamiętam, to nikt halabardy nosić nie może. Tatepony nie. Yumipony ani Yaripony też nie. To po cholery mi halabarda! Tak, wspaniale, że przybyłeś w pustynię. Ha, tak jest, jestem cudowny, jestem niesamowity, jestem najlepszy. Zygotony są w zalewie Dodon. Zygotony nadchodzą. Żołnierze z Zygotonów nadchodzą z dalekiego miejsca. Czy po prostu musimy ich zniszczyć, tak? Spok. No to co, to koniec. Zostawcie komentarz, subskrybujcie, pamiętajcie, żółty magiczny guziczek. Na razie.